Dobry wieczór, panie ministrze. Jak to możliwe, że zboże techniczne z Ukrainy trafiło do polskich producentów mąki jako zboże spożywcze? Jeżeli pan ma takie informacje, że takie zboże trafiło, proszę do prokuratury, proszę również do mnie zgłosić. Na pewno taka sprawa jest karalna i na pewno taka sprawa będzie kontrolowana. To, co powiedziałem, że będziemy kontrolować. Jeżeli ma pan takie informacje, a pan jako dziennikarz no, chyba też jest zobowiązany, że jeżeli ma takie informacje, to proszę o podanie to odpowiednim służbom. Mi również. Będziemy to bardzo mocno kontrolować. Nie ma możliwości, jeszcze raz chcę podkreślić bardzo mocno, nie ma możliwości, żeby zboże złej jakości trafiło do spożycia Polaków, bo dla nas jest bardzo ważna sprawa bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Ale już trafiło, panie ministrze, i to jak jest informacja, która pochodzi z prokuratury okręgowej w Zamościu. I panie redaktorze, jeżeli są takie sprawy, tak jak już pan powiedział, prokuratura się tym zajmuje i na pewno takie firmy będą ukarane. Sam będę bardzo mocno za tym optował, że takie, żeby podnieść odpowiednią karę do tego, co zrobili. No, panie redaktorze, wiemy tak, że w czasie wojny mamy też i ludzi, którzy chcą na tej wojnie zarobić. Ja się z tym nie zgadzam, jestem temu przeciwko i na pewno będę robił wszystko, żeby tych, którzy chcą zarobić, to znaczy nieuczciwie zarobić na wojnie, żeby zostali odpowiednio za to ukarani. No tak, ale ukraińskie zboże do Polski trafia od ubiegłego roku. Nie ma pan wrażenia, że to trochę no za późno teraz wprowadzać kontrole wyrywkowe, skoro już wiadomo o co najmniej trzech firmach, do których zboże techniczne trafiło? Panie redaktorze, jeszcze raz powiem, ogłosiłem to już dzisiaj, będziemy prowadzić takie kontrole. Jeżeli się okaże, tak jak pan mówi, że jeszcze będą inne firmy, na pewno doprowadzimy do tego, żeby ci, którzy chcieli zarobić na zdrowiu Polaków, byli odpowiednio osądzeni. To nawet nie ma, panie redaktorze, zdania, bo tak mam wrażenie, że pan redaktor chce powiedzieć, że tutaj no, zawiniliśmy my coś. Nie. Będziemy kontrolować, jak pan słyszy od samego początku moich wystąpień, że za bardzo mi zależy na tym, żeby oprócz sprawy gospodarczej, rolniczej, która jest bardzo ważna, również zabezpieczyć Polaków przed tym, żeby to było zboże dobrej jakości, odpowiadające polskim normom. To kto zawinił?